stwarzamy sytuację, gramy w fajny futbol dla oka, gramy ofensywnie, przecież raz lewa, raz prawa, no niestety, no mamy takich napastników jak mamy. No, polska ekstraklasa ma problem, to trudno, że miał wymagał od chłopców trzecioligowych, przecież Łukasz Stasiak przez ostatnie dwa lata tak naprawdę to jeździł od klubu do klubu i niestety, no przez ostatnie dwa lata strzelił może 3,5 bramki, no to są fakty, to są liczby, resztę, no mam 7 młodzieżowców w składzie i muszą nabrać doświadczenia, pewności siebie, bo po prostu co z tego, że my do 16, nawet do pola karnego gramy naprawdę fajną piłkę, stwarzamy sobie dużo sytuacji. Nie dość, że mam pretensje tylko do zespołu jedną rzecz. No, wyszliśmy na prowadzenie, co chcieliśmy osiągnąć. Widzieliśmy, że Błękitni grają z kontry. Prowadząc 1-0, mądry zespół, mądry zawodnik na boisku, w środku pola ewentualnie stoper. No, Paweł był zajechany, widać było, że w pierwszej połowie co piłka, co akcja, to jest w fajnej formie. Ale no, nie jest w stanie wszystkiego widzieć. I wystarczyło cofnąć się przy 1-0 i zagrać to, co lubimy, czyli kontrataki, mając na skrzydle Kozłowskiego i Gipczyńskiego. Dobrze dysponowanego dzisiaj Kryszałowicza do rozgrywania piłek, to my się, zagrzały się nam głowy, szczególnie tu mam pretensje do Waleszczyka, który rozegrał bardzo dobre spotkanie, ale cały problem polega na tym, żeby w najważniejszych momentach wziąć ciężar gry mądrej na siebie, nie do przodu. Czasami trzeba tą grę raz przyspieszyć, raz zwolnić i przy 1-0 trzeba było się cofnąć, grać z kontry, dać im się wyszumieć, trafić ich z kontry, odpocząć i byłoby po meczu. A tak my dostajemy bramkę z zerowego kąta, mając w tym momencie 4 napastników z przodu, czyli 2 napastników plus 2 skrzydłowych zostało w ataku. No, to jest jakieś kino, zespół doświadczony by sobie na to nie pozwolił. Na tym polega problem. Gdybym miał więcej zawodników doświadczonych, to spokojnie byśmy walczyli naprawdę o awans, chociaż to jest dopiero trzecia kolejka. Nie przegraliśmy spotkania, Błękitni nam nie odjadą, ale inne zespoły odjadą i w takich meczach nie wolno gubić punktów, gdzie ma się przewagę. Na domie rozległego jeszcze Błękitni przecież mogli jedną lub dwie sytuacje wykorzystać.